GTA 4 tajemnice i ciekawostki, odcinek 9. Opracowanie i montaż Wiliek Stream. Minął tydzień, jest nowy odcinek, jak mówiłem. No już możecie oglądać, ale miałbym najpierw taką prośbę, żebyście wbili na kanał użytkownika Sardyna108 i podziękowali mu za to, że wysłał mi dzisiaj masę ciekawostek na kilka odcinków, więc kilka odcinków macie głównie dzięki niemu. No, wpadnijcie na jego kanał, podziękujcie. Akurat w tym odcinku też dam 3 ciekawostki od niego. No, to chyba tyle. Miłego oglądania. Ja również zapraszam. Więcej nie powiem, bo zwyczajnie mi się nie chce. Pierwszą ciekawostką jest statek o nazwie Wet Dream, czyli Mokry Sen. Znajduje się w porcie Walderney. Zaiste denna pogoda, wielmożni panowie. Szczęśliwie furmanka moja zacnie przedziera się przez mgłę. Ale co tam będę nawijał o pogodzie, jesteśmy już w porcie Walderney. Znajduje się tu statek o nietypowej nazwie Wet Dream, co po przetłumaczeniu na język polski daje mokry sen. Jak zwykle humor Rockstar na poziomie niskim, niczym ten filmik. Drugą ciekawostką jest pudełko z San Andreas w domu Michelle. Aby dostać się do jej chatki, należy skorzystać z trainera. Dzięki niemu teleportujemy się tam, kiedy tylko zechcemy. Voilà, trzeba tylko uważać na przenikające tekstury. Swoją drogą bardzo przytulna ta chatka, jak na tak zdradziecką szpiegowską dziwkę jak ona. Nas jednak nie interesuje design, lecz leżące pod telewizorem pudełka. Jedno z nich przedstawia znaną wam wszystkim grę ponadczasowe GTA San Andreas. Wcześniej wspominałem o przenikających teksturach, wiem, że tego chcecie, jebani sadyści. Ostatnia z ciekawostek to kolejna już w dorobku panów z Rockstar, liczba 69. Tutaj mamy Golden Pier, ale zmierzamy nieco dalej. Twórcy gry, gdzie tylko mogą, wstawiają swoją ulubioną pozycję. Niestety w studiu pracują głównie mężczyźni, a to budzi straszliwe wizje tego, co dzieje się na zapleczu ich studia po godzinach pracy. Oto i jest najzbereźniejsza i najczęściej pojawiająca się tu liczba. To już wszystkie ciekawostki, wybaczcie, że zrobione no odpierdoli krótkie, ale autor jest przeziębiony, a co za tym idzie, nie chce mu się tego robić. W kwestii reklamy kont ponownie wygrał Sardyna 108. Zdjęcie zachodu słońca prezentowało się naprawdę ciekawie, niestety wraz z tym odcinkiem nastaje koniec tego konkursu. Poziom większości prac jest zbyt niski, aby można było na serio wybierać. Zwykle maksymalnie 2 prace są dobrej jakości. To wszystko na dziś, do zobaczenia za